No, bo wiesz, ogólnie to i tak na tym wychodzimy lepiej niż z białymi. No przez to nietrudne. To nietrudne. Ale jednak tak... Jak oni się wam przedstawiają? Jak wyglądają te duchy? Jak się przedstawiają? Nie przedstawiają się. Miałam na myśli, jak wyglądają. Jak wyglądają? Wyobraź sobie wysoką, smukłą istotę, ale bez ludzkich kształtów. Taką praktycznie prostą. Jej głowa ma srebrne oczy. Mm-hmm. Bez żadnych tęczówek, po prostu mglista biel. Zamiast ust długie, wijące się macki. Tak. Jakby sięgające w głąb twego umysłu. A głowa, pociągła do tyłu, błyskająca ledwo, ledwo światłem. Ha. Patrzę pytająco na resztę. Czy ja zajmuję się, pytam się, tak, przebieraniem, pytam się innych, jak tam właściwie te niedźwiedzie, żeby się upodobić do niego, co tam bardziej trzeba. Bardzo chętnie ci pomagają. No ja jakby w ogóle tej rozmowy nie słucham nawet. Ja również. To nie jest istotne. I jak długo czekacie, aż oni przyjdą? A my w ogóle nie czekamy. Po prostu przybywają, kiedy chcą, jak to duchy. No ale musicie wiedzieć, że już przybyły. No to jak przybyją, to do nas przyjdą, no. Oni przychodzą tu. Znaczy, nie tu bezpośrednio, ale no, słychać wołanie. Coś jak te radio, co macie, tak? Co to wysyła fale i się je słychać gdzieś daleko. No, to coś takiego, tylko że nie mamy tego waszego dziwnego metalowego czegoś. Radia. Radio, no. Jasne. Czyli... Do was to nie dochodzi, więc zawsze mi umyka. Czyli mówisz, że w chwili obecnej jeszcze nikt wam nie zaginął. W sensie jeszcze te duchy teraz nie przyszły do was bezpośrednio. Nie, no przyszły. I ktoś już miał wizję? Szybka strzała. Szybka strzała miał. Gdzie się znajduje teraz szybka strzała? Nie wiem. Okej, inaczej. A co się dzieje z tymi osobami? Moment, bo rozumiem, że ci, którzy dostają wizji, znikają. Tak? Nie ma... Nie od razu. Po prostu w pewnym momencie, jak duchy wracają do tego, do swojej krainy, to ci idą z nimi. Ha. Ale nie jest to dla was jakoś tak niepokojące w żaden sposób? No duchy to duchy. Nie będę się z duchami kłócił. A jakby ci syna zabrali na przykład? Któregoś pewnie zabrali. No to bym był, to byłbym faktycznie tym zawiedziony. A zabierają tylko mężczyzn, czy kobiety również? Nie, zabierają to, co leci. Okej. Okay, jak jesteś bystry, to idą do ciebie. W jakimś określonym przedziale wiekowym? Raczej młodszych, ale po prostu szukają tych, którzy mają więcej w głowie niż tego, niż w łapach albo na dole. W stopach? Jest taki krzyk. Ja się nawet nie odwracam. Ja... No to jesteśmy bezpieczni. Dobrze. No, biały ptaku to chyba wszystko, co przychodzi mi do głowy, co mogłabym próbować. Czy byłbyś w stanie nas zaprowadzić do kręgu? Czy jest tam w ogóle trudno? A czy mogę wam wskazać drogę, bo... Tak powiem, noc jest jeszcze młoda, a ja mam pewne zobowiązania. A ciężko jest tam trafić w ogóle? Nie, pójdzie się wzdłuż strumienia. A nie da się tam dojechać autem? Widać jakiś czyny zawód. Autem? A po co biali mieliby tam jeździć autem? Nie biali, tylko ja. To drogę. To będziemy to wszystko dźwigać, świetnie. Nie zadowolona i chyba, chyba, że Ford ma, wiesz, ma tryb podniesienia zawiasów, zawieszenia wyżej. Hydraulika była robiona! Ma taki switch taki, że od razu się z niego robi jeep. Nie. No, tak? Może?
Masz rzucajka 20. Zaraz zobaczymy, czy ma samochodzik ma w sobie terenowy. Może ma, może ma, może ma. 18! Ma tryb terenowy! Dobrze! Podnosi się do góry, napompowuje bardziej opony, żeby były większe. Tak, i ona rzeczywiście siada i już otwiera jakiś panel i pum pum tum 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 i widać go. Dokładnie. I tak się ile dopatrzy, tak słyszę tego wiedzieńca. Mówiłem, żeby kupić Forda! Bo wtedy Evans wsiada przebrany za niedźwiedzia. Ale jak? Przecież spożycie te niedźwiedzie. Nie możemy jechać z tą bryką. Jak chcesz, to idź! Widzę tylko taki zimny łokieć. Białe tabu. Terenowo nie proszę. Czyli nie proszę. To tam, tak? No dobra. Wzdłuż strumienia, jak będziecie jechać, zobaczycie pijanego Indiańca, to wtedy skręcacie na lewo i jedziecie wzdłuż wypalonego spojrzenia i na samym końcu będzie krąg. Okej, zakładam, że pijany Indianin to nie jest po prostu pijany Indiańczyk, który tam leży i w każdym... Nie, taka skała. Okej. Okay. Taka skała! Słuchajcie, jak ona krzyczy z tego ujęczonego Forda. A jak ona wygląda? Jak pijany Indianiec. Dobra, wyciągam tą mapę, na której mieliśmy zaznaczone kółeczka. Co? A to spojrzenie jak wygląda? To charakterystyczne. Jak dojedziecie, to zrozumiecie. Bierę tę mapę, którą myśmy mieli pozaznaczoną z tymi kółeczkami, kropeczkami i tak dalej. Czy mógłbyś nam narysować tą trasę? Pokazuję ci. Od wioski. Prosta linia wzdłuż strumyczka, a potem prosta linia do kręgu. Dobrze. To zaznaczam to jakimś ołówkiem, czy długopisem, czy cokolwiek tam. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo. No, to miłego wieczoru. Miłego! Pomagam wyjść. Kim? Bo jest najmniejsza. W związku z czym, jak już zapakowani wszyscy? Wszyscy. Tak? To jedziemy. Dobra. Rzuć proszę cię na speeda, na prowadzenie. Ponieważ będzie to ciężkie mimo wszystko, żeby tutaj po takim terenie. Dobra. Zmniejszam poziom. 12. No, widzicie, że tego tak jak na pustyni, tak jak i po trudnym terenie prowadzi tego. Izabela prowadzi idealnie Forda. Mija bez problemu skałek w strumyku. W końcu w łunie światła rzucanego przez reflektory dostrzegacie formację skałą, która ogólnie wygląda jakby na jednej skale została położona jakaś osoba, bo faktycznie przypomina skała trochę humanoidalna, taka przewalona jakby była faktycznie mogła pijana się położyć. Mm-hmm. Więc odbijamy. Odbijacie. I wjeżdżacie, wjeżdżacie między drzewami, mijając je powoli, ponieważ na tym terenie już nie wiadomo co się wydarzy. I w pewnym momencie wyjeżdżacie tak jakby na tego, że tak powiem, przejeżdżacie przez granicę lasu i widzicie taki pas jakby wypalonej ziemi. Mm-hmm. Ciągnący się tego coraz wyżej, aż na samej górze wydaje wam się, że z powodu światła gwiazd widzicie takie lekko odbijające się światło od kilku pionowo stojących kamieni. A żeż ty. To kamienie niedźwiedzie. Miałeś rację. Ech. Zatrzymuję się, nie wyłączam silnika i wyciągam detektor tkanek obcych, czegokolwiek takiego i podchodzę z tym miernikiem do tych kamieni. Znaczy wiesz, to jest jakieś 300 metrów. To podjeżdżam jeszcze. Nie, no tak, żeby być blisko i podchodzę i... Okay. Idziecie wszyscy razem? Czy ja też tak wsiadam na czworakach już tutaj. Ja też tak jak Rick trochę. Ja ich kompletnie ignoruję. Tak lekko ryczę. Ty powszedni po prostu to się już działo wcześniej. Spokojcie się. Misja jak każda inna. No co wy? Rzućcie się. Nie dotykają. Jak zwykle, Dziunia, ty nie rozumiesz.
Masz rację, nie rozumiem. Rzućcie wszyscy na spostrzegawczość. Ja mam, no, ten wynik. Jest tam 12. Ale mam. 19. Na tyle mały. 16. Okay. Czyli ty miałaś, ty miałaś 19, ty 12. Miałaś 12. 6. 6 i... No, ja miałem 3, bo mi spadła ta głowa niedźwiedzia na głowę. Jest tak. Widzicie, jak z tego, jak z boku tego Ricky rozbory tak i do naszego człowieka wpinałem się powoli. Ty faktycznie idziesz z detektorem. Próbujesz go dostroić, bo to ustrojstwo nie zawsze działa. Tak. I tak powiem, jak weszliście w krąg, to w krąg zaczynasz razem z Izabelą przeszukiwać ten obszar. Słyszycie tylko coraz takie bardziej. Po prostu już nie mając siły, tylko wznosicie wzrok ku górze, pytacie Boga dlaczego. Mm-hmm. I w tym momencie widzicie, jak ze skał zeskakują na was dwa żywe mózgi. Rzućcie na mnie na inicjatywę. Mm-hmm. Speed. To jest speeda. 18. Okay. Ja sobie. 13. Mogę tu zafortować? Możesz zafortować, tylko przed rzutem. Tak, teraz sobie robię. 3. 16. 16. Okej, okay, dobra. Więc Agnieszka, Marek i Magda mogą zareagować wcześniej. Strzelam, wiesz, ja mam przedmiot w ręce. Strzelam z kuszy i fortują się na obrażenia. Okej. Okay. 12. 12. Okej. Okay. Twój. Przez chwilkę na lecącą na ciebie maszkarę. Puszczasz bełt idealnie tak, że przebija się przez jego ciało i widzisz jak ląduje z boku tak mocno, tego mocno raniony. Wy w głowach słyszycie tylko taki lekki pisk, nie taki jak mieliście wtedy, że tak powiem, który aż ogłuszał, mm-hmm. tylko to był taki słaby, jakby tylko to faktycznie zbolało i tylko ledwo mógł pisnąć. Mm-hmm. Wy? No ja też chcę strzelić z tego, jeżeli widzę, że ona tam tym jednym, to z tego drugiego. Okej, okay. Z czego chcesz strzelić? Z tego, co ostatnio. Masz dwie bronie, więc pytanie wiem, jest... Wiem, no, tą pierwszą tam... Z dużego. Z dużej czy z małej? Ciągnęłam małą, ale niech będzie duża, a co tam? Dobra. To rzucę. 16. Trafisz. Ile masz tą obrażeń? Zapisanych na tym? 6. Sześć, więc wy tego widzicie jak niedźwiedź tak nagle wstaje. Spada mu trochę tego skóra z niego, tak wyciąga działko i puszcza promień, który uderza w tego mózga, który miał lecieć z kolei na ciebie i on też pada na kawałek na ziemię, chociaż od niego już służy taki mocniejszy, tego mocniejszy można powiedzieć, ryk. Marek? Były tylko dwa. To rozglądam się. A jeden jeszcze tak po prostu. Ale bo byśmy ich nie zabili, tak? Nie zabiliście. A tego drugiego nie. Nie, obydwa jeszcze żyją. A. Jeden był bardziej zraniony, drugi trochę. Dobra, to strzelam w tego bliżej mnie z karabinu. Okej. Ale wydaję okrzyk przy tym. Okrzyk czy ryk niedźwiedzia? A czy taki ryk niedźwiedzia, taki okrzyk. I mam broń strzelecką natrenowany. I wezmę sobie na -1 z czego? Ze speeda. Strzelanie jest ze speeda. Dobra. 5. Czyli to było 2 niżej. To trafiasz. Dzięki temu, że stanąłeś i przez chwilkę się uspokoiłeś i przecelowałeś, to pocisk twojego karabinu przeleciał z błyskiem i widzisz, jak dosłownie zapalił jedną z tych bestii. Bestia, mimo tego ciężkiej rany, skacze na... Co tam jest? 7. Na Weronikę. Mhm. Speed defense. Tak. Czy też uniki. Tak, oczywiście. Pytanie teraz do mistrza. Tak? Czy take the bullet, to czy ja mogę się zamienić w miejscem z inną postacią. Mhm. Jeżeli jest blisko, działa też w momencie, w którym chce się uchronić. Tak. Doskonale.
W takim razie, no, szefunciu. Czyli użył tego, czy używasz tego? Z kim się zamieniasz? Z szefunciem. Więc tak. Więc ty jak oddałeś ten strzał, zadowolę się. Nagle widzisz jak Izabela się za tobą chowa, nie wiesz co się dzieje. I widzisz skaczącego na siebie aliena. Speed defense. A ty sobie odpisz tego, bo on ma tam koszt. Tak, 2 speeda. Przy czym chyba masz edge'a 2, więc... Aha, czyli to dobrze. Dobra, to ja wezmę tam ten 2 tego speeda, tak? Mhm. Muszę zbić sobie. Czyli zbijam stopień trudności. I trzy. I akurat dzięki temu, mimo zaskoczenia, że stałeś się żywą tarczą, udaje ci się zasłonić za pomocą tego karabinu, żeby kosmita nie dosięgnął cię swoimi szponami. Skóra niedźwiedzia. Tak. To była skóra niedźwiedzia. Plus 0,5. Wasza kolej. Jasne. Ja stoję, on jeszcze żyje, ten? Tak. No to staram się trafić w niego. Okej, okay, dobra. Bij, zabij! 17. Przycelowujesz, stajesz tak, a tego pociągasz za wachę i takim promieniem po prostu tak samo przebijasz kosmitę, który płonąc zaczyna z chwili... Mówiłem, że cię znajdę, gnoju! Ten drugi jeszcze żyje? Masz padeczkę za to. Ten drugi jeszcze żyje? Nie, obydwa się spali. Obydwa poszły. I zrobiłem tak z tym miernikiem i tak widać. Miernik nagle pokazuje, tak, to są obcy. Dostroiłaś? Yes, I was. Tak, już tu mam lepszy zasięg. Czyli chcesz dokonać skanowania? Tak, i ona rzeczywiście podchodzi, skanuje to coś. I masz takie jakieś 200 metrów od was. A ile ich pokazuje? Jeden. Jeden. Gdzieś wewnątrz góry. Damn. Pokazuję to całej reszcie. Wiesz, że wyciągnę taką mniejszą skórę niedźwiedzia. Przeładowuję kuszę. Ubierz. Wyciągam czapkę. Czapkę uszatkę w zasadzie. I zakłada. Napisem jeszcze dla turystów sprzedawany tej kalendarzy. Welcome to Charlie's Ohio! Tak, dokładnie. I ona tak zakłada te uszatki już. Ale to oznacza, że jest jeden, czy że jest duża grupa? Prawdopodobnie jeden, aczkolwiek ciężko ci powiedzieć, ponieważ tak to jeszcze nie jest do końca dopracowane. Ha! Coś nie tak, Dziunia? Nie, w porządku. Rick, w tej czapce wyglądasz. Dziękuję, Rick. To miło. Izabela wkłada to do torby, żeby w razie czego wiedzieć, tak przy pasie, żeby wiedzieć, gdzie iść. Po czym wyciąga swój blaster, bo ewidentnie będzie potrzebny. No i zaczynają się chyba kierować do auta, by tam się zbliżyć bardziej. Nie dojdzie tam auto. Prawdopodobnie twój wskaźnik pokazuje dokładnie, że to jest gdzieś w górze, tuż przed wami. To szukamy jakiegoś wejścia takiego, czy jaskini, czy szczeliny. To już nas tego, na przeszukiwanie. Na spostrzegawczość, tak? Czy może wytrenowana? Tak, 9 i wytrenowana. 9. Nie, tak się rozglądasz, patrzysz, ale ciemnica nocy nie pozwala ci dostrzec żadnego przejścia tutaj. Ja bym chciała wykorzystać moją specjalną umiejętność There has to be something here. I... który umożliwia mi powtórzyć dowolny test przeszukiwania. No to najpierw wykonaj pierwszy. A, okej. Okay. Czyli możemy w ten sposób zrobić, może po prostu 4. No to teraz byś był. Czegoś się jeszcze boostujesz? Tak, jeszcze. Ta twoja broń niszczy kamienie? No jasne. To, by było... to rozgrzej ją. Rozgrzewam.
15. Więc ty tego przeglądasz, szukasz głównie wokół kręgu i udaje ci się dostrzec, że kamienie są ustawione tak, że w zasadzie wskazują jakiś fragment góry. Tego jak się przyglądasz, to w błyskach zbliżającej się burzy zaczynasz dostrzegać dość niewyraźny łuk. Ten łuk wejścia do jakiejś jaskini. Gwizdź na nich. Pan do niedźwiedzia! Tędy! Za złotą włosą! Idziemy za złotą włosą! Okej. Przechodzicie ścieżką do wejścia, które faktycznie jest bliska, dokładnie wejście, tylko wejściem do jaskini. Mhm. Kto idzie przodem? No ja! Idziesz przodem? No co? Okay. Czy dalej możesz detektować? Tak. Okay. Czyli wyciągasz go z tego, bo przedtem mówię, że... Nie, mówię, że mam go przy pasie, aha, po prostu zawieszonego, ale tak, w jednej ręce blaster, w drugiej ten lokalizator i tak, idziemy. Idę zaraz za nią z przygotowaną bronią, a nasze dwa niedźwiadki zamykają pochód. Ja idę na końcu z pyłą. Okay. No. Wchodzicie więc do jaskini, mhm, którą rozświetlacie, powiedzmy, że latarkami. To wzięliście sobie z tego schoda. Oczywiście, że tak. Dostrzegacie ogromną ilość indiańskich malunków, przedstawiających faktycznie istotę, jakby żywcem tego wyjętą z opowiadania tego białego ptaka. Mhm. Im głębiej wchodzicie, rysunki zdają się być coraz bardziej dokładne, coraz bardziej precyzyjne, mm-hmm, aż ostatecznie dochodzicie do blokady w jaskini, zbudowanej z jakiegoś niezwykłego, żółto-zielonego chyba metalu. Błyszczy się tak, jest uformowane bardzo nieregularnie, ma wiele różnych dziwnych bruzd i na samym środku dostrzegacie jakby miejsce na czteropalczastą dłoń. Niedźwiedź. I przykładam tą łapę niedźwiedzia. W momencie, jak przykładasz łapę niedźwiedzia, jednocześnie też swoją, widzicie jak ściana powoli jakby się tak falowo troszkę, że tak powiem, żywo rozmywała? Nie rozmywała, tylko rozchodziła na boki. Coś ci tam pika? Rozchodziła się na boki. Coś mi pika? W momencie jak dotknął drzwi, przestało pikać. Przestało pikać? Gdzieś czapka. Co? Ale co to znaczy, że przestało pikać? Nie wiem! To może on wskazywał na te drzwi? Może. Rozglądam się. Okay. W środku widzicie korytarz, już częściowo oświetlony przez jakieś dziwne zielone lampy, których, jak się przyglądacie bardziej, widzicie pływające jakieś małe stworzonka, które to one rzucają światło wokół. Wchodzicie coraz głębiej, przechodząc korytarzem, aż dochodzicie do sporych rozmiarów sali, w której znajduje się spora ilość tub, w których zapozamykane są mózgi różnych rozmiarów. Niektóre dość małe, ale wyglądające, ale pomarszczone w niesamowity sposób. Inne, które są dość duże, ale praktycznie, tego praktycznie gładkie. Kiedy tak się przyglądacie temu z lekką zgrozą, macie wrażenie, że coś was obserwuje. Że oglądamy się. Tak. A te mózgi się ruszają? Nie, one tam pływają sobie tylko w tej mazi, ale same się nie. Kiedy tak się rozglądacie, gdzie w którym miejscu mógł się ukryć obcy, nagle w waszych głowach wybucha po prostu eksplozja jakiejś wizji, która niemal rzuca was na kolana. Wykonacie wszyscy Intelligence Defense. Efortuje się? Ja też. Ja też. A skupianie się na celu coś mi pomoże? Nie, w tym wypadku. 16. 12.
8. 3. Okej, okay, więc tak. Ale obniżyłem o 2, jak to coś zmienia. Weronika Majek i tego Magda padają na kolana, chwytając się za głowę od tego naporu myśli. Mm-hmm. I wszyscy tracicie 5 punktów z puli intelektu. Aha! Jeżeli wam się zredukowała pula intelektu do zera i miałoby przejść gdzieś dalej, to spada z Majta. Mhm. Tobie spada tylko 3 i nie padłaś na kolana i udaje ci się spostrzec jak z niewidocznego wcześniej, tego wcześniej jakby komina znajdującego się na suficie spływa opisywana wcześniej przez białą strzałę istota. Mm-hmm. Otoczona metalicznymi długimi mackami wystającymi z jej głowy w kosmicznym skafandrze. Mm-hmm. Patrzy się na was rozżalonymi oczami, próbując jakby sięgnąć do was tego swoim umysłem. Strzelam. Strzelasz. Okej. Okay. Strzelaj! 10. Przycelowujesz, oddajesz w niego strzał ze swojej kuszy, ale istota jednym machnięciem dłoni tworzy wokół siebie barierę, która odbija twój belt. Ale wystarczyło to, żeby zerwać jego napór myśli na pozostałych twoich towarzyszy, więc również możecie teraz zadziałać. Mhm. Strzelam! Jednocześnie! Ja nie strzelam istotę, tylko po kolei te mózgi wokół nas, okay, co są w tych tabletach. Okay. 6 i obniżyłam. To nie, żaden z waszych strzałów nie wystarczył. Mhm. Istota zwraca się w twoją stronę i widzisz jak te metaliczne macki, które wychodziły od niej, lekko drgają, po czym wystrzeliwują w twoim kierunku. Unikam. Wykonaj speed defense. 3. Wbijają się w twoje ciało, zadają ci ciężkie rany. Otrzymujesz 5 punktów obrażeń od Majta. Och, Bożeś. Panie, czy jak ja strzelam do tych mózgów, to coś się... Moje biedne, nie zareagowało, twoje strzały, twoje strzały też nie od razu rozbijają je, więc tak naprawdę skupiłeś się na jednym, dopiero po kilku strzałach udało ci ją rozbić, ale istota nie zwróciła na to uwagi. Rzucam skórą niedźwiedzia. W nią? Tak. Okej, okay. Test Majta. Tego się nie spodziewa. Masz plus 1, bo tego się nikt nie spodziewa. Masz pole niżej, to wiem. 20. O, panie! Dajesz! Coś teraz go wyobrażę, ale jeszcze tego czy specjalny efekt. Niech się zaprzączy. Tak. Twoja akcja tak bardzo zaskoczyła tą istotę, w ogóle nie spodziewałaś się takiej akcji, że zaplątała się naprawdę tą skórę i widzicie, jak obniżyła swój lot praktycznie do waszego poziomu i w tej chwili będzie przez tą łódę próbowała się z tego wydostać. Strzelasz. A ta jego otoczka, to zniknęło czy nie? To się stworzyło tylko na chwilkę, jak ona strzelała. A, rozumiem. Okej. Okay. 18. Wow! Obrażenia poproszę. Obrażenia. 18 to jest plus 2. Więc teraz, kiedy się to miota i łatwiej ją też dodatkowo trafić, wystrzeliwujesz kolejny bel, który przebija się przez jego ciało, powodując u niego przeraźliwy skrzek. Oddaję strzał w jego stronę. Mhm. I effort. Na obrażenie czy na trafienie? Nie, na trafienie. 7. 7, czyli tak jak byś miała 10. I to jest minus 1 level z Bustera w ogóle jeszcze, więc tak naprawdę... Okej, okay, dobra. Nie, no to oddajesz kilka strzałów i widzisz, że wprawdzie próbował utworzyć wokół siebie z powrotem barierę ochronną, ale trafiają jego ciało bezpośrednio. Yes! Ile obrażeń? 2.
Zawsze coś. No, dokładnie. Zawsze coś. Ja również strzelam. Mhm. 15 i mam ten trenowany. Okej. Okay. Również od tego przymierzasz się. Teraz jak już leżna jest na waszym poziomie i łatwiej w nią przezobrażać. 4 obrażeń. Oddajesz krótką, krótką serię i faktycznie trafiasz go z łatwością, wywołując u niego przeraźliwy skrzyk i większe miotanie się. Mhm. Ty rzucałeś skórą, więc to jest koniec rundy. Stworzenie. To jest problem, który mnie zawsze denerwuje. Ale okej. Okay. Dobra, widzicie jak tego kosmita nagle jakby ze złością czujecie, aż jakby się materializowana w powietrzu. Tworzy wokół siebie barierę, która odrzuca tą skórę. Dostrzegacie, że jest poważnie poraniona. Kilka pocisków trafiło ją bezpośrednio, prawdopodobnie gdzieś w organy wewnętrzne. Tak. Nie myśląc już w tej chwili w ogóle o walce z wami, po prostu skacze aż do tego komina i znika gdzieś u góry. Czy jeszcze możemy za nią strzelić? Oddajecie kilka strzałów do tego, do przejścia, ale w świetle widzicie, że ono zaraz zakręca, więc istota musiała wam zbiec. No, chcemy go gonić, nie? Ale jest w kominie u góry, jak tam chcesz się dostać. Ja skoczę. Jestem żołnierz. Rik, strzel tam, niech się zawali. No, w sumie tą większą bronią, jakbym strzeliła. Tylko jak się zawali, ale na nas będzie gorzej. Strzelasz? A myślałem, że ten tunel jakiś tam jest, tu ten komin, tak? No, ale to jest u góry, no jak komin strzelisz u góry, to spadnie na nas. Niby jest taka możliwość. A te mózgi wszystkie już są wybite? Nie, znaczy, no te mózgi były swoje. No, ale to mózgi te wszystkie. Nie, do jednego przebijałem jeden. Coś się z nimi dzieje? Znaczy, jak przebił, no to tam popłyną razem z tym płynem, tak się po prostu leży taki mózg na tego, na tego. Rozwijamy wszystko swoje. Okej. Okay. W pewnym momencie, jak rozbijacie tego słoje, czujecie wyraźną zmianę w powietrzu. Jakby ciśnienie się obniżało. O nie! Uciekamy! Czujecie drżenie. Uciekamy! Widzicie, że Izabela po prostu ruszyła w kierunku tego wejścia do statku, bo ewidentnie jesteśmy w statku. Na to wychodzi i ucieka, żeby nie zostać zabraną przez... Uciekam za nią. Okay. Czy tam jest jeszcze jakieś inne wyjście oprócz tego, którym weszliśmy? Nie. Komin. Dobra, no to uciekamy. Okay. Wszyscy. I znowu na czele bandy. tak, bieganie wytrenowane, więc... Okej, okay. Więc wybiegacie ze statku, czujecie jak prawie cała góra się trzęsie i widzicie pęknięcia na ścianach. Coraz bardziej macie wrażenie, jakby coś się podnosiło spod ziemi. W pewnym momencie widzicie, jak wystrzeliwują ze skał wielkie macki, które zaczynają niczym błądzić, jakby szukając czegoś w powietrzu. Strzelam! Piu, piu! Podajesz kilka strzałów, ale widzisz, że tego nawet nie robi to na nich wrażenia, tylko po prostu praktycznie tylko zarysowuje. I ze z góry wyłania się chyba, czy to statek, czy to istota właśnie z tymi mackami i powoli zaczyna wznosić się ku górze. Widzicie, że pośrodku pomiędzy tymi mackami właśnie taką świecącą kulę, która rozjaśnia tego cały obszar i przy okazji tego ujawnia wam kilka konstrukcji, które jest zamocowane na tym statku wcześniej. Wygląda mniej więcej w ten sposób. Oddaję strzały w światło. Okej. Okay.
Czy nasza broń jest w stanie w ogóle dosięgnąć tego statku? Dosięga. Strzelacie całymi seriami, próbując zatrzymać statek, zrobić z nim cokolwiek, ale on po prostu w pewnym momencie osiąga wysokość i prędkość, prawdopodobnie uciekając z ziemi. A wy stoicie tego, na skali góry wśród rumowisk. I to teraz. Czy cała jaskinia się zawaliła? Widzicie po prostu takie gruzowisko, zawalisko głębokie na kilka metrów. Mi o to, czy jeżeli. Aha, czyli nie ma już jaskini jako takiej. Nie. Aj, puta madre. To możemy wracać do Vegas. Nie, musimy sprawdzić, czy jeszcze ktoś ma tutaj zniszczony umysł. Nasz gościu mówił o jednym. No, ale... A my zabiliśmy dwóch. No, zabiliśmy dwóch. Trzech w zasadzie. Są trzy trupy. No to jak były trzy trupy, a koleś mówił o jednym, to znaczy, że to jest o dwa trupy za dużo. Jak to dwa trupy za dużo, to znaczy, że ich jest zdecydowanie za dużo, żeby można powiedzieć, że wracamy do Vegas. Czemu? Bo to dwa trupy za dużo, żeby mieć założenie, że... Powinniśmy w tym momencie złożyć raport. No i co im powiemy? No, wiemy mniej więcej, co to za istota. Kwarantannę trzeba. Trzeba, no dokładnie. Musieliby zarządzić kwarantannę całej tej okolicy. Szczególnie rezerwatu. Cztery osoby, tutaj nic nie zdziałamy. Jeżeli to jest grubsza sprawa, trzeba zarządzić kwarantannę. I zamknąć tą babkę z redakcji. I opatrunki ze skóry niedźwiedzia. Każdy musi nosić. Widzicie, że Izabela z wściekłością zdejmuje tę czapkę misia, którą miała na głowie, rzuca na to rumowisko. Coś tam zaczyna do siebie mówić i idzie do samochodu. Wsiada, taka niezadowolona. Ja podnoszę czy miałam możliwość kontaktu z bazą jakoś z poziomu naszego Forda? Z Forda nie. Okay, to możecie pojechać do miasteczka i zadzwonić. Mhm. No jedziemy na komisariat. Na komisariat, do biura szeryfa. Do biura szeryfa. Mhm. Okej, okay, no to jedziemy do biura szeryfa. Okej, okay. Dobra. Na tym zakończymy. Okej. Okay. Mhm. Wasze kolejne akcje nie spotkały się już z większą reakcją ze strony agencji, która po prostu uznała, że sprawa jest zakończona. W relacjach z innymi agendami macie troszkę wrażenie, jakby wysłali was tutaj na stracenie. Aha! Nie zauważyliśmy. Ale mimo wszystko pogratulowali wam sukcesu. Z rezerwą przyjęli informację o przebraniach niedźwiedzi. Ja o tym nie wspominałam. Ja w swoim raporcie pisałam, że to dzięki właśnie skórze niedźwiedziom, niedźwiedziej skórze, pokonaliśmy, że to tylko niedźwiedzie są bronią, która może pokonać tych obcych. Nie, to się nie potwierdziło wreszcie raportu. W moim się potwierdziło. Okay. Dobrze. Czy chcecie wiedzieć, jakich kosmitów nie wykryliście? Tak. No pewnie, że chcemy. Znaczy, żeby było śmieszniej, stwierdziliście, że to kosmici. Bo kosmitą zarówno był gościu z restauracji i zarówno była ta dziennikarka. Dziennikarka była? Dziennikarka cię strzeliła się dlatego, że wyczuła, że jesteś, że coś jest z tobą nie tak. No proszę. No proszę. I Polak z restauracji. Co? I Polak z restauracji, tak? To nie, bo to gościu się nazywał Jack i był po prostu przyjechał tutaj ukrywając się, stwierdził, że zrobi sobie tego restaurację, a że już ta Megan, która była tą drugą dziennikarką, to siedziała sobie już parę lat, a nie byli wrogimi rasami, bo nie byli tą samą rasą, mm-hmm. to byli inni kosmici, no to też się sposób zadomowił. Mm-hmm. Znaczy ja przypuszczałam, że on jest, ale też mam wniosku, że fajnie będzie go zostawić, bo może się jeszcze przyda. No, także dziękuję i gratuluję, że przeżyliście. By to nie było takie pełne. Dzięki.